Onet24, Marcin Zawada, witam i zapraszam. Dzisiejszy szczyt w Brukseli, na którym miała zostać podpisana umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą, został odwołany. Wczoraj o tym, że Unia nie jest gotowa do podpisania porozumienia, informował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Przyjęcie umowy blokuje belgijski region Walonia, a sprzeciw choćby jednego regionu grozi fiaskiem umowy, bowiem państwa unijne muszą jednomyślnie dać zgodę na zawarcie porozumienia. Polak, profesor Jacek Purchla, został przewodniczącym Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Specjalizuje się on w zagadnieniach dotyczących dziedzictwa kulturowego. Jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury oraz przewodniczącym Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Profesor Purchla stanowisko będzie zajmował do zakończenia 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbędzie się w Krakowie w lipcu przyszłego roku. 3 silne trzęsienia ziemi we Włoszech, 2 z nich miały miejsce wieczorem, 3 tuż przed północą. Nie ma ofiar śmiertelnych, osób ciężko rannych ani zaginionych. Zniszczonych jest za to wiele budynków. Poważne zniszczenia wywołał 2 wstrząs sejsmiczny, który był odczuwalny niemal w całym kraju. Najpoważniejsza sytuacja panuje w miejscowości Usita, niedaleko Maceraty. Do wstrząsów doszło 2 miesiące po trzęsieniu ziemi, w którym zginęło prawie 300 osób. Administratorzy Facebooka usunęli strony Marszu Niepodległości, Ruchu Narodowego, ONR oraz Młodzieży Wszechpolskiej. Powód? Zgłoszenia dotyczące treści, które miały naruszać standardy Facebooka. Środowiska narodowe twierdzą, że nie publikowały niczego, co naruszałoby regulamin i standardy Facebooka. Za pomocą największego serwisu społecznościowego środowiska te starały się zbierać pieniądze na organizację Marszu Niepodległości. Dlatego zablokowanie lub usunięcie poszczególnych stron jest dla nich problemem. Organizacje narodowo-radykalne nie wykluczają protestu przed polską siedzibą Facebooka. Teraz to wszystko, Onet24. Dziękuję za uwagę.